Zerknę tylko na ten kanał Świstaki TV. Ty, ja nawet nie wiem, czy mogę miniatury pokazać. Aktorka porno odpowiada na komentarze hejterów. Uczestniczka GOATS. Patrzymy to? Spartiatik! Pociągnąć, a co? Teraz aktorka porno to kliszą? Jak twoje ręce reagują? Tak. Znaczy się co? Nie słyszałem pytania. Tak sobie powiedziałem do widza na pytanie z czatu. Lubię pociągnąć, a co? Teraz aktorka porno to kliszą? Jak twoje ręce reagują na działalność? Każdy sam sobie gdzieś tam wybiera inspiracje. Jedni sobie wybierają mnie, inni sobie wybierają rapera. W życiu realnym, poza życiem internetowym, nie ma hejterów. Ale co jest w tym niewłaściwego? Bo ja nie rozumiem. By trochę bardziej się zmieniła mentalność naszego narodu, to dużo więcej dziewczyn by robiło takie rzeczy. Siemano, witamy serdecznie tutaj. O, by się nie zmieniła. TV. Ze mną nasza gwiazda Natalie Wayne. Hejka. Hejka. Znowu cię słuchać, co nowego? No, powolutku rozwijam się cały czas do przodu. Słuchajcie, dzisiaj jest odcinek ciekawy, innowacyjny. Ostatni wywiad z Natalią zrobił prawie 900 tysięcy wyświetleń. No dobra, 850, nie będę sobie słodził, ale będzie 900 milion. Było tam 2,5 tysiąca komentarzy ponad. I uznaliśmy, że w sumie były na tyle ciekawe, że odpowiemy sobie dzisiaj na nie. Na mnie. Cejcha, czas postawić na siebie i zrobić to, o czym myślałam tak długo. To jest cytat twój z tego filmu. Czyli cięcie p***y do kamery. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Myślała nad tym długo? Rafał 2722 ja dał na Goliborde 5 zł. Dzięki. Sprzedam tanio. Co? Zaraz zobaczę. Z tego filmu? Czyli ciągnięcie p***y do kamery, no hit. No ale co ja mam odpowiedzieć na taki komentarz? Ile myślała nad tym? No myślałam nad tym długo. Musiałam do tego dojrzeć, emocjonalnie, psychicznie. I zaczęłam to robić, wiesz o co chodzi? A lubię pociągnąć, a co? Ale to nie jest pytanie... To nie jest zarzut, czy ona lubi ciągnąć druta przecież. Tylko, że przed kamerą. Na to niech odpowie, niech odpowiada na pytania! To jest Q&A! Co ona robi? No i fajnie, każdy lubi co lubi, prawda? Trzeba pośmieszkować, no ale no wiesz, i co ja na taki komentarz mogę odpowiedzieć? No, no nic, no rozumiem jej opinię, no. Albo jego? Fajnie, no tak. albo za trudne jego, pytania? Jego, no jeśli dla ciebie to był hit, mam nadzieję, że zrobiłam ci dzień. Co za czasy nastały, kurwiszony celebrytkami. Ale to teraz aktorka porno to kurwiszą? No właśnie, w ogóle, trzeba to zmienić. Właśnie, wyjaśnij mi słowo Co ono dla ciebie znaczy? Kurwiszon znaczy dziewczynę, która oddaje się za pieniądze drugiemu chłopakowi, a gwiazda no chyba tak nie robi. No. A co robi? Znaczy to daje się oglądać innym. To jest jakby... Po prostu w kapitalistycznym świecie to jest to samo, tylko że na masową skalę. Bo nie możesz się walić na przykład z 1000 chłopów jednego dnia, więc... Kapitalizm wymyślił, że po prostu nagrasz to i pokażesz wielu ludziom. Mądre rozwiązanie, ale to jest bardzo podobna rzecz nadal. Czemu ten? No nie, ja na przykład, wiesz, uprawiam seks z jednym partnerem, z moim wspólnikiem, nagrywamy to sobie i tak samo jakbyśmy nagrywali to dla siebie, tak sobie po prostu wrzucamy to do internetu, nie? I no myślę, że różnica między aktorką a kurczonem jest dosyć duża, chociażby dlatego, że ja legalnie zarabiam pieniądze, rozliczam się z tego, no chociażby dlatego, nie? No i tym bardziej, że to jest... Czyli... Na przykład w Holandii chyba jest, albo gdzieś w jakimś kraju, jest dawanie dupy legalne, to tam nie ma już tej różnicy? A u nas jest ta różnica, bo nie może się prostytutka podatków płacić. Tylko dlatego nie ma różnicy. Jest różnica u nas w Polsce. Okej. Okay. Współpracuję z innym partnerem, a nie bierz odlicz pieniędzy od jakichkolwiek. I nie sprawdzi mi przyjemności, no więc to jest taka mocna różnica, jakby fajnie, jakby to ludzie w końcu zrozumieli, że to jakby nie ma ze sobą nic wspólnego, jedno z drugim. Ja się za pieniądze nie spotykam, także kurczonem i prostytutką nie jestem. Team Medics.
matka to musi z ojcem być dumna. Jak twoje rycerze reagują na działalność? Wiesz, jak dla mnie pierwsza sprawa taka, że wiesz, to jest moje życie, nie moich rodziców, i wciąganie rodziców w jakieś tam sprzeczki w internecie, wyciąganie takich spraw, to jest w ogóle właśnie dla mnie MMPK. Dziwne. I tak jak mówię, no ja jestem dorosła, to jest problem. Mam prawo robić co chcę. Mam wsparcie od rodziny, gdzieś tam cały czas popychają mnie, cały czas mnie popychają do przodu. No powiedzieli bardziej, że wiesz, że to jest moje życie, mam prawo je przeżyć jak chcę, nikt za mnie go nie przeżyje, także nie ma nic złego, nie? Matek, bardzo biedny. No i nie powiedziała znowu na to pytanie. Ona nie odpowiedziała jak na razie na żadne pytanie. Tylko jakiś się najpierw, ona jak słyszy jakieś pytanie, to ona potem to pytanie zmienia, zadaje je, takie jakie by chciała usłyszeć, i dopiero odpowiada. Wnerwiały to. Ta dziewczyna i biedne są te, których ta tutaj inspiruje. Ale co on ma na nie wiem, do portfela mi zaglądał? Ja nie sądzę, żebym ja była biedna, nie? Wiesz, ja nie wiem, co on ma na myśli. Czy dla niego biedne jest... Czekaj, co tam było? Ale... Ja nawet nie słuchałem już tej baby. Bardzo biedna dziewczyna i biedne są te, których ta tutaj inspiruje. Bardzo biedna dziewczyna i biedne są te, których ta tutaj inspiruje. Ale co on ma na... Pytam, Artur. Nie wiem, do portfela mi zaglądał. Ja nie sądzę, żebym ja była biedna, nie? Wiesz, ja nie wiem, co on ma na myśli. Czy dla niego biedne jest, wiesz, jakby sposób mojego myślenia, że poszłam w porno. Ja uważam, że coraz częściej ludzie w internecie będą mogli się przekonać, jeśli chodzi o moją osobę, że ja mam coś więcej do powiedzenia, niż tylko pokazanie No i to jest problem. Tyle się pieprzy o tym, żeby celebryci zamknęli mordę, a ta nie dość, że chce z gwiazd porno robić celebrytów, to jeszcze na jakieś tematy się wypowiadać. To jest niesamowite. Za przeproszeniem tylko tyłka i cycków w internecie i mam nadzieję, że gdzieś tam ta polska mentalność w końcu się zmieni, no. A o tej inspiracji coś? Że inspirujesz dziewczyny? Wiesz... Każdy sam sobie gdzieś tam wybiera inspirację. Jedni sobie wybierają mnie, inni sobie wybierają rapera, jeszcze inni sobie wybierają kogoś innego, nie? Także no na to ja nie mam wpływu, jeśli... Powiem tak, ja nie inspirowałam się nikim. Chciałam, zaczęłam robić porno. I myślę, że jeśli ktoś chce to robić, to po prostu będzie to robił, bez względu na to... Czy ktoś naprawdę ogląda polskie... Nie wiem. Czy się będzie kimś inspirował, czy nie. Mati, odważna dziewczyna i pozytywna. Bardzo mi miło. Bardzo to miał być hejt? Komentarzami spotykam, no zobaczymy jak to będzie. Na razie jest odwaga i chęć i zobaczymy jak rozumiem, to będzie. Rozumiem, Oskar, też chcesz być reaktorem, mądrze. Było bardzo dużo. Mhm. Czytasz w ogóle je, jakby przyjmujesz się jakkolwiek ale komentarzami co to jest i próbujesz jakby na nie odpowiadać sobie wewnętrznie w głowie? Ja ci powiem tak, jak ja mam jakiś taki... konstruktywną krytykę, gdzie możemy powymieniać się argumentami, albo ktoś mnie skrytykuje z jakimś argumentem, na który ja mogę odpowiedzieć, nie. Bardzo chętnie podyskutuję, ale wiesz, jak to są komentarze typu kurczon, no to co ja będę dyskutować, to nic tylko współczuć, bo to jest tylko i wyłącznie, wiesz, myślenie tej drugiej osoby, że dla niej aktorka porno z prostytutką to jest to samo i to jest, wiesz, to jest na tej zasadzie, jakby ktoś powiedział, że drwal i stolarz to jest to samo, bo oboje się zajmują drewnem. No a jednak to jedno i drugie jest co innego, nie? Ej, dobre porównanie, mocne porównanie. No. Dobre porównanie? Nie wiem, wydaje mi się, że drwal i stolarz, a dupodajka i gwiazda... Nie wiem. Ja pierdziel. Jest różnica. A tutaj to jest bliżej po prostu temu. Nie wiem. No to uważam, że to jest dobre porównanie akurat. Ale nie? Co ty piszesz Adam? Ewelina. Co z... Dzięki Kacper. 5 miesięcy w tym. Czemu nie ma całego Elderinga na YouTube? Dzięki Kacpero. Czemu nie ma Elderinga całego? Dobre pytanie. Jest speedrun. Czyli cały Eldering. Za dziwne czasy. W przeszłości taka osoba z racji wykonywanego swojego zawodu byłaby napiętnowana. Dziś robione są z nią wywiady. Żenada. Ale to mówimy teraz o produkcjach porno? Chyba tak. No bo nie, teraz nie wiem czy... W przeszłości chyba w ogóle nie było chyba filmów nawet, więc... Nie, no wiadomo, filmy generalnie... No jak nie było, jak są memy z niemieckimi starymi na VHS-ach filmami. Co on gada w ogóle? Bardzo długo, ja sama oglądałam ostatnio jakiś taki mega stary film. No nie wygląda to jakoś super świetnie, ale
no już bardzo długo. No, oczywiście, że tak. To w komentarzach piszemy, strzelamy, kiedy powstał pierwszy film porno na świecie. Dobra, dobra. Idziemy na to. Eliza Śliwińska. Aha. Nazwa tego zawodu w latach 90. to kurwa, a dziś to gwiazda i autorytet dla młodzieży. Nieprawda, koleżanko. Ja polecam cofnąć się do lat 90. i również były gwiazdy porno, a kurwa była kurwą. I nie zapominajmy o tym, że prostytutka to jest jeden z najstarszych zawodów świata. Ale podkreślam, że ja prostytutką nie jestem. Iko Lampisz. Szanuję i podziwiam. Co ty jest? Ale ona walczy o to nazewnictwo, Boże. Czemu? Co jej to zmienia? Jak się na to powie, skoro chodzi ostatecznie o efekt? Nie wiem. No wiadomo, no nie jeździ do ludzi, nie daje im dupy fizycznie. Ale jednak jest to dość zbliżone zajęcie. Dziwiam, trzeba mieć charakter. Bardzo mi miło, dziękuję. Uważam, że trzeba mieć charakter, że trzeba być dość silnym psychicznie, tak, żeby... Tak, żeby wytrzymać ten hejt, wiesz, to, że ludzie hejtują cię ze względu na twoje ciało i tak dalej. No ale ja mam gdzieś tam na razie luz, wiesz, na razie mnie to nie dotyka. Myślę, że tak zostanie, bo ja gdzieś tam nigdy za bardzo nie brałam do siebie jakichś tam słów hejtujących, wiesz. Ja wolę patrzeć na to, co jest pozytywne, nie? Na coś, co gdzieś tam, teraz wiesz, ja ludzie popychają może mnie do przodu, a dostaję mnóstwo takich hejterów, mnóstwo takich komentarzy. A jeszcze coś ci powiem na temat hejtu. W życiu realnym, poza życiem internetowym, nie ma hejterów. Nie ma hejterów. Ja rozumiem, to Patryk, mówi, że nigdy dużo w ogóle spotkało się, żeby ktokolwiek do nich podszedł, ich wyzwał o to, co robi. Dokładnie. I wiesz, ja na przykład mam 3/4... Ja nie wstawiam nic na YouTube. Ty masz 3/4 komentarzy pod filmem ze mną na YouTubie, które są hejtujące. A na ulicy czy na galach 3/4 komentarzy od ludzi na żywo... 3/4. 100% komentarzy od ludzi na żywo mam pozytywnych. Wiesz, o co chodzi? Gdzie są ci hejterzy, nie? Mateusz Paweł. Nic dziwnego, że mamy problem w społeczeństwie, skoro promuje się takie coś jako fajny sposób na życie. Jestem liberalny i uważam, że niech każdy żyje po swojemu, ale martwi mnie, że nie promuje się bardziej właściwych wzorców. Ale co jest w tym niewłaściwego? Bo ja nie rozumiem, wiesz, o co chodzi. Wszyscy uprawiają seks. Ja nikogo nie namawiam do tego, żeby robili to samo. Ja nikogo nie namawiam do oglądania moich filmów. Wiesz, staram się działać w tej swojej sferze filmów dla dorosłych i tam gdzieś się w tym promować. I wiesz, no tak jak... To co tu robisz? Promujesz swoje filmy swoją osobą tutaj. Co ty pieprzysz? Kolega napisał, no nie każdy robi co chce, ale jeszcze spójrzmy na to, co będzie na przykład za 2-3 lata, nie? To myślę, że kolega będzie w szoku, bo ja myślę, że to będzie szło coraz dalej, tak, że, tak, że temat seksu, temat porno, onlinesów będzie, będzie normalny, tak, nie? No teraz właśnie, bo on, na bazie chyba on zrobi to, że coraz więcej osób go ma i to coś dzięki temu coraz bardziej normalne, wszystko pokazywanie swojego ciała i utożsamianie się z nim. Dokładnie tak. I jeszcze ci powiem, że jest... Trochę dziwne to jest, że oni to gadają w ten sposób, jakby to była takie super pozytywna rzecz, ale to nie jest taka. Czemu oni to tak gadają? Jakby chcieli trochę w mózg nam wyprać. Że o, OnlyFans, ludzie się akceptują dzięki temu, że inni widzą ich zdjęcia. Jest pozytywny ten świat. A prawda jest taka, że samotne chłopy oglądają jakieś nastolatki na OF i mają nadzieję, że ją wyrwią, dlatego wysyłają co miesiąc ileś pieniędzy. A potem taka baba sobie z tego na easy żyje. No żyje z głupoty jakichś starych dziadów, ale nie tylko starych. I to jest problem. Bo starego dziada to nie szkoda. Wiesz, mnie na przykład pieprzyć już dziadek i tak zaraz do grobu. Bardzo duża liczba dziewczyn, które nie mają problemu pokazywać się nago. No tak jest, Oskar, to zawsze już było. Więc to tylko i wyłącznie chodzi o hejt, żeby ich ludzie nie hejtowali, wiesz? I ja myślę, żeby gdyby trochę bardziej się zmieniła mentalność naszego rozumiem, narodu. Masa. Coś chyba widziałem. Dużo więcej dziewczyn by robiło takie rzeczy, nie? Bo... Radosław. Ale co jest z tym dobrego? Po co mają to robić? A czemu zamiast walczyć o zmianę jakiejś pseudomentalności, żeby coraz więcej dziewczyn dupę gołą pokazywało w internecie,
nie powinno się polepszać w kraju, żeby nie trzeba było pokazywać dupy w internecie, tylko normalnie żyć z normalnej pracy. Po co ona tak pieprzy? Nie ma nic w tym dobrego, żeby dupę pokazywać, bo się nie ma jak zarobić normalnych pieniędzy. Nie wiem, to jest popieprzone. To jest smutne, że coraz więcej musi w pewnym sensie ludzi tak robić. Ale czy chce, no nie wiem. Sobieszczyk. Sugeruję zobaczyć produkcję z tą gwiazdą. Na litość sporo produkcji amatorskich, gdzie parę robią sobie nagrywki dla własnej podniety, jest na wyższym poziomie. Stuliarzy przybywa, widać po jednym młodym użytkowniku tego czatu. Wykupuje OF rondowych bab, gdzie gołe baby są za free w Google do znalezienia. No bo OF, według mnie, ja nie używałem nigdy. Nie no, nie używałem akurat, aż jestem Żydem. Nie wydałbym pieniędzy, żeby zobaczyć zdjęcia jakiejś baby, gdzie, wiesz, jest milion zdjęć gołych bab w internecie. Milion? Chyba się o 3-0 pomyliłem. Tu w OF nie chodzi o zobaczenie według mnie gołej baby, tylko w OF kupujesz takie trochę marzenia, że liczysz, że ty będziesz z tą babą, albo liczysz, że chociaż sobie porozmawiacie, że jakoś będzie fajnie. Jakąś relację kupujesz. A przy jakieś tam zdjęcia też pooglądasz, się cieszysz. Nie wiem, to jest popieprzone. Bo na tym OF chyba się da pisać z kimś, coś jak na Instagramie. To jest taki Instagram, tylko z gołymi zdjęciami chyba. Bo nie wiem dokładnie. To może są ludzie, którym się nie spodobają moje filmy. Mój content, ja jako kobieta im się nie spodobam. Czy mój partner, wiesz, z którym nagrywam filmy, im się nie spodoba, bo coś będzie nie tak. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Ja mam moje założyć. Mat dał na Golibordę 5 zł. Przecież dupę może pokazać każdy. Dlaczego nie pokazać, że dziewczyna może się edukować i zarabiać dużo w fajnej pracy? No wiesz, tu... To tak byłoby lepiej. Ale wiesz, według niej to przez mentalność Polaków. Ale już, Lukaszu, czytałem to, no. Ty, ale jeszcze z tym. Dobra, nie wiem, co ja chciałem powiedzieć. Oglądajmy dalej. Im się nie spodoba, czy mój partner, wiesz, z którym nagrywam filmy, im się nie spodoba, bo coś będzie nie tak. I no ja to rozumiem, że jemu się ale nie wiem, tak chodzi. No w ogóle to niech znajdzie sobie film, tak, który mu się będzie podobał, a ja też gdzieś tam mam grono ludzi, którym się te filmy podobają. Nie da się dogodzić wszystkim, tak jak wcześniej mówiłam, i ta branża jest tak zróżnicowana, jest tyle wszystkiego, że każdy znajdzie coś dla siebie i tak naprawdę co byś nie nagrał, co będzie związane z erotyką, to do kogoś trafi. Wiesz, no o co tak, chodzi? Bo co jest... content tam fetyszysta. Dokładnie. Jest tyle zainteresowań, tyle upodobań, tyle fetyszy, że każdy znajdzie coś dla siebie, nie? Niektórzy szukają bardzo amatorskich filmów, niektórzy szukają mega profesjonalnych, jedni szukają z większymi cycuszkami, drudzy z większymi tyłeczkami. Ale po co ona to mówi, bo nie wiem. Blondynki. Się zgubiłem. Drudzy napakowani faceci. Wiesz, o co chodzi? Każdy szuka czegoś innego, nie? Ale ja... Kosmet... Ale po co ona to mówiła? A co tu chodzi? Na co to była odpowiedź, bo zapomniałem. Sugeruję zobaczyć produkcję z tą gwiazdą. Litości, sporo produkcji amatorskich, gdzie pary robią swoje nagrywki dla własnej podniety, jest na wyższym poziomie. Aha. Jej chodzi o to, że i tak znajdzie swoją niszę. Okay. Cóżkami, drudzy z większymi tyłeczkami. U nas takie mamy. Kosmetyków. Napakowani faceci, wiesz o co chodzi? Każdy szuka czegoś innego, nie? Ale ja kosmetyków. Rozumiem, Szykowski, ja jeżeli wolę, kiedyś będzie miała dzieci, to będą dumne z takiej mamy. Jak ja będę miała dzieci, moi drodzy, to ten świat się obróci o 180 stopni i temat seksu już nie będzie tematem tabu, tylko myślę, że on szansy nagrywanie po będzie na... Ale przecież tu nie chodzi o temat seksu, tylko o temat nagrywania, jak się walisz z chłopem albo z kimś tam na internecie. Czemu ona jakby próbuje te tematy, że równa się? To jest co innego. Tematem tabu, tylko myślę, że on szansy nagrywanie po będzie na... Nie wiem, czemu ona to zrówna cały czas. Na tyle normalne, jak jest na przykład... To jest manipulacja zwykła, to co ona próbuje robić. W Czechach, w Niemczech, w USA i tak dalej. Ja o tym by nie pomyślał, to jest ciekawe. A widzisz, Natusia jednak to nie tylko gwiazdka porno z napompowanymi cycuszkami i dupeczką. Umiem czasami coś powiedzieć. Yeah. Artur Nowak. Brakuje tylko pytania, co poradziłaby młodym dziewczynom, które chcą iść taką drogą jak ona. Tragedia. No co byś poradziła? Trzy porady. Co bym poradziła? Przede wszystkim trzeba dojrzeć psychicznie do tego, że tak będę to robić, a nie takie może albo nie może. Trzeba być tego pewnym, no bo wiadomo,
po pierwsze, jak raz coś pójdzie w internet, to w nim zostanie. Druga sprawa, że szybko ludzie zapominają, ale, no, ale mimo wszystko to gdzieś tam zawsze ktoś może wygrzebać. Druga sprawa... Konferencja fejmu. I trzecia, no to co? No nie zwracać uwagi gdzieś tam na ten hejt, no iść po prostu swoją drogą i tyle, nie? Nie ma co się przejmować innymi ludźmi, trzeba patrzeć na siebie i dogadać sobie. Dobra, no to mam nadzieję, że kilka kwestii... Takie zdupy ten filmik. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę